Hej, witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas. Dzisiaj porozmawiamy sobie o gatheringu i jak zmagać się z nim poprzez tutaj granie w Europie Universalis 4, bo dużo osób na niego narzeka, a jak dla mnie jest to mechanika, która zmieniła podboje w Europie na plus. O dziwo, jest to mechanika, która weszła wraz z patchem 1.30, zastąpiła mechanizm korupcji oraz zniosła limity state'ów, które były nam wcześniej znane i były dość upierdliwe dla nacji, które nie startowały w jakichś bogatszych trade nodach, a teraz ten system wreszcie zaczął działać. Ogólnie jest to system oparty na developmencie waszego kraju, ale też nie do końca, bo developmentowi tutaj nie jest równy. Co widać na przykładzie jednej z moich gier testowych Papal State'em, gdzie niby mam 1381 punktów gatheringu przy posiadaniu ponad 3000 punktów developmentu. Dlaczego tak się dzieje? A to dlatego, że po prostu developmentowi nierówny w tej grze jest. No i trochę tutaj Paradox to skomplikował, ale na szczęście jest to dość łatwe. Dla waszego stołecznego regionu koszty gatheringu zawsze są zmniejszone bazowo już o 100%, tak? Więc tutaj nie opłaca się budować żadnych na przykład budynków zmniejszających gathering i warto jest też dewować te prowincje w pierwszej kolejności, ponieważ nie zwiększają one waszego gatheringu. Potem mamy już state'y, czyli okorowane dwa razy prowincje i tutaj przelicznik bazowy jest dość łatwy, jest to po prostu 1 do 1. Czyli za jeden punkt developmentu zyskujemy jeden punkt gatheringu. Macie tutaj to wszystko w tych provincial value, bo o tym nie wspomniałem oczywiście. Jest to napisane bez dodatkowych modyfikatorów. Potem macie terytoria, czyli wszystkie te obszary, które nie są state'ami i nie są trade company. Na terytoriach wartość gatheringu jest zmniejszona o 75% i w sumie jest to terytorium, które kosztuje was najmniej gatheringu. Trade Company natomiast, tutaj jak widzicie, koszty gatheringu wynoszą 50%. Równanie jest bardzo proste, ponieważ jest to wciąż terytory, to minus 75% oraz należy do kompanii handlowej, czyli zwiększone jest o 25%. W sumie fajnie, że Paradox tak to rozpisał, bo wszystko jest dość jasne. Przez to jak widzicie, koszty tutaj developmentu wynoszą 5,5 gatheringu. Skoro jesteśmy przy redukowaniu wartości gatheringu w prowincjach, to powiem, że możecie to robić w zasadzie tylko i wyłącznie poprzez budynki, poprzez Card House, który zmniejsza province gathering cost minus 25% i jest to budynek, który trzeba postawić praktycznie w każdym jednym waszym state, w każdym jednej waszej prowincji w danym state. Ponieważ on działa, jak widzicie, tutaj Province Gathering Cost, czyli na każdą jedną prowincję. O, każdą jedną prowincję. Tu musicie wszędzie postawić ten budynek. Jego rozwinięciem jest Town Hall, który zwiększa tą redukcję do 50%. Czyli fajnie, budynek, który kiedyś się, nawet pewnie większość z was nie wiedziała, że istnieje, stał się teraz takim budynkiem typu must have. Kolejna sprawa jest taka, że możecie jeszcze dodatkowo to redukować budynkiem, który się nazywa State House i jest w manufakturach. Jest to dość mocna manufaktura, ale może, uwaga, możecie postawić tylko i wyłącznie jedną na cały state, więc uważajcie, gdzie je stawiacie, bo na prowincjach, które mają takie dobra produkcyjne jak papier, szkło i gemsy, czyli gemsy, o, papier, redukcja tego wynosi 40%. W każdym innym wypadku tylko i wyłącznie 20%. I teraz gdzie jakie budynki stawiać? Jeżeli mówimy o state'ach, tutaj wprost wam powiem, spamcie card house'ami, spamcie town hall'ami i ulepszeniami. Jest to super ważne, żeby mieć tą redukcję przynajmniej 50%. I następnie, gdzie się da, w ramach state'u, stawiajcie oczywiście state house'y, żeby mieć dodatkową redukcję 40%, gdzie priorytetyzujecie w pierwszej kolejności papier, szkło oraz gemsy, a w drugiej kolejności no, stawiacie na tych takich innych po prostu surowcach, żeby mieć redukcję 20%. Bo zarówno 70, jak i 90% to jest naprawdę duża redukcja waszego gatheringu, która pozwoli wam podbić o wiele, wiele więcej prowincji.
trochę inaczej należy do tego podejść w terytoriach oraz w Trade Company. Pamiętajcie, że tutaj koszty gatheringu macie już zmniejszone o 75%, więc tak naprawdę wystarczyłby Wam tylko i wyłącznie Card House, żeby mieć na maksa zmniejszone koszty gatheringu, albo ewentualnie na terytoriach Trade Company ulepszenie tego do Town Hallu, żeby tutaj mieć te koszty zmniejszone praktycznie o 100%, tak? Prawie do zera, że... No dobra, to tego 1%, bo będziecie się czepiali w komentarzach. Ja to wiem. Przy czym jednak dość kuszącą opcją jest zmniejszenie tutaj minimalnej lokalnej autonomii o 5%, przy czym w Trade Company jest jeszcze taki budynek, który dodatkowo może to o 5% zmniejszyć na cały state. Wydaje mi się być to dość ciekawą opcją, bo jednak ta 90% autonomia dość boli. Więc dla osób, które chcą to jakoś super masterować, to ja Wam mówię tak, w prowincjach, które zawierają zwłaszcza papier, gemsy i szkło, stawiajcie te manufaktury, nie te manufaktury, tylko tak jak tutaj było na grze testowej, tylko stawiajcie state house'y, żeby mieć tą 40% redukcję gatheringu oraz żeby mieć tutaj tą minimum local autonomy zmniejszone o 10%. W pozostałych raczej bym jednak został przy town hallach, które są po prostu znacznie tańsze i można szybciej wszędzie je zbudować. Takie jest moje zdanie. Jeżeli macie jakieś inne, piszcie oczywiście mi w komentarzach. Zapomniałem jeszcze wspomnieć, że Merchant Republic ma zwiększone koszty gatheringu z prowincji o 25%. I tak samo tutaj dla pirackich Republic, kiedy wciągacie czarną flagę, koszty gatheringu na waszych prowincjach zostają zwiększone o 75%. Co widać, że jest coś zbugowane, bo nie zostało ujęte w Provincial Value w tooltipie. Więc tutaj jest taki błąd, ale Wam to zaznaczam. Pamiętajcie, że z kodem Lukas możecie dostać 3% zniżkę na stronie enyva.com, gdzie i tak jak widzicie są strasznie przecenione dodatki do Europe Universalis 4, a sklep jest niezawodny. Linki do tego wszystkiego macie w opisie tego filmu. No dobra, powiedzieliśmy sobie o tym, jak zmniejszać te wszystkie prowincjonalne koszty gatheringu, ale może teraz powiedzmy sobie, jak zwiększać capacity, czyli nasz limit odgórny, tak? Które jak przekroczymy, dostajemy tam jakieś minusy, o których pewnie powiem na samym końcu, bo żeby je dostać, to trzeba się naprawdę postarać. I teraz tak, każdy kraj na świecie bazowo dostaje 200 punktów gatheringu. Możecie na to wpływać w następujący sposób. Wraz z rozwojem technologii administracyjnej, jak tutaj widzicie, co jakiś czas dostajecie kolejne punkty gatheringu. Kiedy zwiększacie swój government rank, to wasz gathering rośnie odpowiednio dla Kingdoma, czyli Królestwa o 200 oraz Empire plus 400. Kolejna sprawa to specjalne reformy albo formy rządów, tak jak na przykład Celestial Empire na Mingu, który zwiększa Governing Capacity o plus 300. Tsardom jest tutaj najlepszym przykładem na Rosji, 250. Ottoman Government plus 150, Rewolucyjne Imperium też 150. Albo Wielkie Księstwo Litewskie, które ma zwiększone o 100, jak i Monarchia Elekcyjna ma też zwiększone o 100, Angielska Monarchia plus 50 i tak dalej, i tak dalej. Warto jest tutaj też wspomnieć o paru specjalnych governmentach, które dostają minusy, jak na przykład Niepodległy Daimo albo Prussian Monarchy, gdzie cały wasz government capacity ma redukcję 50%. Na Prusach. Jest to strasznie upierdliwe. Potem znowu w state'ach możecie tutaj brać takie odpowiednie decyzje, które zwiększają wasz gathering capacity o 100 punktów i możecie to robić, zobaczcie, tutaj zarówno w nobility, macie to samo w klerze i macie to samo u kupców. O gathering capacity plus 100, czyli na przykład na starcie rozgrywki możecie już bazowo o plus 300 sobie to zwiększyć. Przy czym, jak widzicie, to występuje praktycznie w każdym state'cie. Na koniec, jeżeli mówimy o takich punktowych jeszcze zwiększeniach, to tutaj w formie rządów, Government Reforms, możecie po prostu poszerzać waszą administrację za tutaj te punkty reform,
które jak już przestaną wam być potrzebne, bo wszystko sobie zreformujecie, możecie przeznaczać na zwiększenie waszego Government Capacity, gdzie bazowo jest to 20 punktów progresu za 20 punktów Government Capacity, ale każde ulepszenie zwiększa te koszty o 20%. Warto jest jeszcze wspomnieć, że w Administrative Idea możecie zwiększyć po ich rozwinięciu do końca Government Capacity o dodatkowe 25%. W erze rewolucji możecie jako Rosja zwiększyć swój Government Capacity o dodatkowe 33%. Jako hegemon ekonomiczny możecie też mieć zwiększone to o kolejne 20%. Na koniec powiedzmy sobie o karach, bo powiem szczerze, że w momencie, kiedy już wiecie, jak redukować ten gathering, jak to sobie rozplanować, jak go zwiększać i tak dalej, to przekroczyć ten gathering to już jest naprawdę sztuka, więc możliwe, że dopiero pod koniec podboju świata gdzieś go tam sobie przekroczycie, ale to już nie będzie miało wtedy jakiegoś większego znaczenia, tak realnie. A podczas normalnej rozgrywki raczej mi się to ani razu nie zdarzyło. I teraz tak, kiedy przekroczycie gathering o 100%, dostajecie plus 100% do kosztów stabilności, 100% do utrzymania waszych advisorów, minus 50% do poprawiania relacji ze wszystkimi, 20% kosztów korowania, te dwa akurat modyfikatory są bardzo bolące, plus 50% agresywnej ekspansji. Co tutaj chyba zostało to zwiększone, bo bazowo chyba miało być 20%, ale 50% agresywnej ekspansji jest to wciul więcej i trzeba na to uważać, żeby tego nie przekroczyć, zwłaszcza na tych wczesnych etapach podboju. Militaryzacja odnosi się tylko i wyłącznie do Prus, bo teraz cały ten system governmentu pruski, gdzie dostajecie na stałe bonusy wojskowe, jest w zależności od tego, czy przekraczacie gathering, czy nie, ale o tym może kiedyś tam w serii pruskiej. Ale jeszcze wam powiem, bo tutaj aż sobie co sprawdziłem na konsoli, bo było to sygnalizowane u mnie na Discordzie, że nie macie hardcapa 100%, możecie go spokojnie przebić i te wartości zresztą, jak tutaj widać, po prostu rosną cały czas. Ała! To już wszystko w dzisiejszym poradniku. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie lajka. Jeżeli potrzebujecie, żebym coś wam dodatkowo wytłumaczył, napiszcie to mi w komentarzu. Na pewno wam odpowiem, przecież zawsze wam odpowiadam. Jeżeli chcecie, żebym przygotował do was poradniki z czegoś, piszcie mi propozycje pod spodem, czy są jakieś nowe mechaniki, które trzeba wam wytłumaczyć. Przy czym na razie, tak czy siak wam powiem, że nie będę szykował jakichś poradników z terytoriów Trade Company, jak budować tam ekonomii, bo obecnie są strasznie łatwe do eksploitowania i spodziewam się, że Paradox w najbliższym czasie będzie to mocno patchował. Przynajmniej mam nadzieję. Jeżeli nie spaczuję w przeciągu 2 tygodni, to wam zrobię te poradniki. Ale obecnie większość tych poradników, które są na necie, myślę, że zwłaszcza ten do eksploitowania Trade Company od Siu Kinga, za jakiś czas moim zdaniem będzie mocno nieaktualny.